Szukaliśmy sposobów, żeby pozyskać pieniądze, które pozwoliłyby ten szpital zmodernizować, bo on wymagał gruntownej modernizacji. Kilka lat temu udało się pozyskać dofinansowanie na zmodernizowanie, właściwie przebudowanie, stworzenie nowego SOR-u. Ten już jakiś czas temu został oddany do użytku. Myślę, że dobrze służy i jest jednym z wzorów pokazywanym w całym województwie, jak taka placówka powinna wyglądać, ale też później rzeczywiście przystąpiliśmy do poszukiwań rozwiązania tych problemów, tej takiej podstawowej, jak to Pan nazwał, tej starej części, starej substancji szpitala. To też po to, żeby poprawić i wygodę, i bezpieczeństwo, ale też i obniżyć koszty funkcjonowania całego szpitala, bo te pieniądze, które dzięki tej termomodernizacji będzie szpital mógł zaoszczędzić, mam nadzieję, że będą przeznaczone na podniesienie jakości świadczonych usług. Ten szpital nie był remontowany od początku, czyli od ponad 50 lat. Ja mam tą satysfakcję, że moja praca zawodowa po studiach zaczęła się właśnie w tym szpitalu. Tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki zawodowe i obserwowałem, jak ten szpital się rozwija i też obserwowałem pewien sposób degradacji tego szpitala po tylu latach, że nie było remontu. Ja obiecałem, że na początku swojej kadencji, jak Państwo pamiętacie może moją ulotkę, to miałem tylko dwa punkty w tej ulotce. I jednym z tych punktów było, że będziemy budować szpital na miarę XXI wieku. I mi się dzisiaj wydaje, że wyposażenie, jakość techniczna tego szpitala nie odbiega już absolutnie od standardów, jakie są w Unii Europejskiej, bo mamy tutaj dużo gości, którzy potwierdzają to, a dzisiaj ta termomodernizacja, którą zakończyliśmy, pokazuje, że możemy robić duże rzeczy za duże pieniądze, żeby służyły mieszkańcom, a szczególnie pacjentom i kadrze, bo ta jakość pracy w nowoczesnym budynku przekłada się też na jakość pracy naszej kadry. Bo bez tych pieniędzy z funduszy unijnych nie byłoby tak fajnego budynku, nie byłoby tego szpitala w takiej wersji, jaka jest. Mam nadzieję, że wspólnie z Panią Prezes uda nam się ten szpital jeszcze bardziej rozwijać, ponieważ poza tym, co jest na zewnątrz, to co się udało zrobić w historii Nowe Termo, istotne są zmiany w środku. Pan Marszałek powiedział o sprzęcie, o nowoczesnych urządzeniach, które są istotne w leczeniu pacjentów. Natomiast to, co jest też istotne dla tego szpitala, to również pracownicy, począwszy od lekarza, skończywszy na paniach salowych i wszystkim, którzy tutaj są, chciałbym również z Panią Prezes podziękować, ponieważ tak naprawdę bez wkładu ich ten szpital by funkcjonował w zupełnie inny sposób. On może być piękny i wspaniały, ale musi mieć jeszcze to serducho, czyli ludzi i mam nadzieję, że wspólnie, razem będziemy ten szpital dalej rozwijać i też przy dalszej pomocy Pana Marszałka i Pana Starosty i Panu Burmistrzu. Dziękujemy. Thank you.